zakręcone z poplądanym. Nie, jak najbardziej okej, okay, pozytywnie. Zamieszania było sporo, bo też niecodzienny był to koncert. W Cieszyńskim Teatrze w piątkowy wieczór wystąpił Mieczysław Szcześniak. Artysta w charytatywnym koncercie wystąpił dla Adriana Andrzejewskiego, który w ubiegłym roku w wyniku wypadku stracił rękę. Teraz zbiera na protezę. Dobrego humoru nie odebrał nawet brak prądu, który spowodował, że koncert rozpoczął się z ponad półgodzinnym opóźnieniem. Adrian nie spodziewał się, że aż tyle osób pojawi się na koncercie, który zorganizowano dla niego. Fajnie zobaczyć po kilku miesiącach de facto siedzenia w domu znajomych, przyjaciół, kolegów, rodzinę, więc to jest wszystko w porządku. Więc tutaj, jeżeli chodzi o to tak jak najbardziej w porządku i super. Cieszyński Teatr wypełniony był po brzegi. Przyciągnęła gwiazda, ale też chęć wsparcia w potrzebie chorego. Do Adriana co rusz ktoś podchodził i życzył zdrowia. Dzień dobry, to na pewno. Jak się czujesz? No, dobrze już teraz już dobrze. Teraz już dobrze. Będzie dobrze, nie? Musi być. Musi być, bo z takimi przyjaciółmi lżej znosi się trudy choroby. Piotr Michalski podczas koncertu zajmował się sprzedażą losów, ale wcześniej przez kilka tygodni przyjeżdżał do Adriana codziennie, pomagał mu w rehabilitacji. No na pewno nie należy do najłatwiejszych, bo efekty widać po pewnym czasie. Nie jest to tak, że po tygodniu już chodzi albo siedzi, nie? Także praktycznie od tego momentu, kiedy zaczęliśmy rehabilitację całą, no minęło 4 miesiące, aż teraz siedzi sobie tutaj z nami na wózku, nie? Także jeszcze długa droga przed nim. Przed Adrianem długa droga, ale też im wiele potrzeb finansowych. Podczas piątkowego koncertu udało się zebrać zaledwie część potrzebnych środków, ale rodzina nie poddaje się i już planuje kolejne wydarzenia, podczas których zbierane będą pieniądze na protezę. Chcemy w Skoczowie zorganizować jeszcze kabarety. Nie wiem, czy to się uda, ale mam nadzieję, że jakieś grono osób się do nas zgłosi, które będzie chciało charytatywnie oczywiście wziąć w tym udział. Jest szansa, że o potrzebach dowie się więcej osób. Po naszym materiale do rodziny Andrzejewskich zgłosiła się redakcja programu Dzień Dobry TVN. Ekipa przez 2 dni gościła w domu Adriana. Program ukaże się najprawdopodobniej 25 marca. Telewizja ogólnopolska czy media ogólnopolskie, gdzie jest ludzi nie 10 tysięcy, a 9 milionów, to myślę, że zupełnie inaczej też ludzie reagują. Zresztą w ogóle takie nagłaśnianie, powtarzanie, wracanie do tematu czy kontynuacja tematu, to myślę, że jak najbardziej pomaga. Ja sam w swojej historii miałem takie przykłady, gdzie temat rozpoczynał się w jakichś mediach regionalnych, gdzie też jakby społeczność lokalna reagowała. Potem temat został przeniesiony do medium ogólnopolskiego, no i już wtedy odzywały się telefony z różnych części Polski. Mieliśmy telefony nawet z Niemiec, Polaków mieszkających za granicą, którzy chcieli wesprzeć finansowo. Chętnych do wsparcia ciągle nie brakuje. To oznacza, że nie odwracamy oczu od problemu innych osób. My mamy w tym wszystkim tylko pomóc i wzruszać, mówi Mieczysław Szcześniak. Że to o co artyście chodzi, bo przez wzruszenie ja rozumiem, że taka zastała gleba codzienności musi być czasem skopana, czyli wzruszona, żeby coś na niej wyrosło. No i myślę, że artyści po to są, żeby wzruszyć taką głębę. No i żeby jakiś stokrotny plon wyszedł z naszych starań, żeby oświetlić rzeczy, które czasem spowszednieją i wytrą się, nie są wyraźne. A dla Adriana teraz najważniejsze jest to, że wokół siebie ma tyle radosnych i przyjaznych osób. Hanna Blokesz-Bacza, portal OX.pl.